Lecą. Dobra, nagrywamy. To jest, proszę Państwa, 6-letni Karsen, a to jest 6-letnia Tosia. I zmierzą się w pojedynku na szachownicy. Mamy kibiców. Czekaj, zobaczymy, jaki mi grasz. Przedtem wyłączam. Białe masz, przedtem prawda? Przedtem grałam czarnymi. Odwracamy, Karsen sobie wybrał czarny. No i pojedynek na szczycie, zobaczymy. Czy Tosia z ogra 6-letniego Magnusa Carlsena? Dzień dobry. Mamy tutaj połączenie na żywo z Magnusem. Startuj. Będzie nam... Ja słyszę. Apa. Magnus będzie nam wysyłał swoje posunięcia na telefon do tatusia. A tatuś robi ruchy Tosi na szachownicy. Rozpoczyna się pojedynek. Czy to będzie partia hiszpańska? Czy nie? Co ty jest kiczu? Obojętne, graj dobrze. Końce 3, bardzo dobry ruch. Oj, mała niedokładność ze strony Magnusa. W wieku 6 lat jeszcze nie wiedział, że koniki nie lubią być na boku szachownicy. Tosia przygotowuje szybką roszadę. Trwa wyścig. Kto szybciej wyprowadzi figurę? Ostro! Tosia tu nie zamierza oszczędzać Magnusa, atakuje w centrum i już lekka panika ze strony Magnusa. Gdzie jest? Gdzie mam? A tam na telefonie mi nie klikaj, dobra? Tosia tego jest trochę odważniej, pamiętasz? Magnus się pogubił ewidentnie tutaj. Musi popracować nad debiutami jeszcze, Tosia super kroszada. Możesz już zacząć wygrywać, wiesz? Nie, oszczędzaj go tylko dlatego, że będzie w przyszłości mistrzem świata. Ty gdzie chcesz, co? Tu. Ojej. Co tak ty zbija? No popatrz, to ci zbija. A gdzie potem brałam? Jedziesz. Aha. Gdzie ja przedtem byłam? Na gońcem pojechałaś tu chyba, nie? No. On zbił, graj. Zbijam. Świetnie. Oj, nie on też miał bić, nie zauważył, jedzie pionki. I super, konik wykonał robotę, wraca. Masz przewagę. Królówka i król mu źle atakują. Trochę Magnus dziwną roszadę tu wykonał. Mama, patrz jak Magnus zrobił roszadę. Hecio, dobra, pora włączyć ciężkie figury do gry, tak? Oj, jakaś tutaj ofiara. To już jest atak desperacji. Okej, królem, okej, zbiłaś królem, można by też konie, wiesz? Nie widziałam. Królem wyłazić. Masz przewagę, ale masz niszczoną roszadę, musisz troszeczkę uważać, okej. No, czekaj, tym cię muszę Magnusowi wysłać, czy to się króla, dobra, królem wraca. Magnus chodzi tam i z powrotem. Mam zamkniętą roszadę. No, to ci chodziło, dobra. O, Magnus przechodzi do ataku. Ale Tosia powinna tutaj spokojnie. Tak, wyprowadza wszystkie figury. No, on zrobił? Może hetmanem pojechał. Bam! Aha. Popatrz, i tam popatrz też, Tosia, patrz co on robi, bo ja chyba wiem, co on knuje. Zobaczymy. Co no? No na razie nic, spokojnie, graj. Doli. Ale trzeba zawsze patrzeć na ruchy, jakie robi przeciwnik. Wiem! Dobrze. Nic. Nie, ty Monku, właśnie jakby ten koniec zostało tutaj. Dobra. To może być przełomowy moment tej partii. Tosia to widzi, Tymek nie bij taty na filmie przynajmniej, dobra? Po filmie się będziemy bić. Ale Tosia go kosi. Kosi. Kosi go jak po prostu. Traktor zboża. Co ty mi robisz? Możesz schować tą piłę? Chowasz damę?
A nie. No zagrałaś, nie cofamy. Mamy z gońcem. To jak mam wyjechać z tymi wieżanki? No wieże najlepiej się czują, jak jakieś pionki pójdą do ataku, bo wtedy są otwarte linie. Wyradam się. Okej. Mam. Koń, dobra. Coś tu zbijasz. Teraz trzeba go poczyścić i zrobić szachamata. Poczyścić, czyli pozbijać. Wiem. No. Tu jednak widać dużą różnicę w sile gry. Bam! Gdzie bam? No nie, nie, ten koń tak nie bije, wiesz? Martus myśli, że pionkami wygra chyba. Bardzo dobrze. Na chwilę. Biłam! Patrz, naprawdę chcę pionkami. Uwaga. No. Ten jak widzisz? To się nie widzi. Chcę go nie widzę. A gdzie on się ruszył? Tu. No. No. Podbicie ci wjechał. Oj, Magnus, Magnus, jak ty grałeś, jak miałeś 6 lat? Jak zobaczysz ten film, to ci będzie wstyd chyba. Tak? Nie wciekaj! Już! Gdzie ta Tosia bierze? Okej, otwierasz linię dla wieży, tak? Tutaj tym tu. Tu. Tak, świetnie. Jak ciężkie figury teraz tutaj wejdą do czarnych, to je tu zmiażdżą. Mamy. Tak jest. Tosia sprawdziła, czy jest bezpieczna. Nie sprawdziłam, tylko patrzą na to, czy to jest lepsze. Okej, na to wybacz. Co to znaczy wybacz? Może później, co? Mam! Jakie tematy poruszać. Na razie zamontujmy Magnusa. Bezpieczeństwo przede wszystkim. To bam on! No on może bam, no ty megalon, jak ma 6 lat, to nie widział takich zbić, ty już widzisz. Ania bam. Ania bam. Ale ty mógłbyś nie podpowiadać, bo oni tu grają bardzo ważną partię. Szach. A będziesz podpowiadał, to jeszcze tu kogoś przyjdzie sędzia i zdyskwalifikuje. Co to znaczy? Zdyskwalifikuje? No. Że wyrzuci cię. Szach. Tymek ci podpowiadał, więc przegrywasz. Szach. Ty, ale konikami to nie uczyłem się robić matańczka. Używaj ciężkich figur. O, Tosia, 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 widełki. Damom. I będzie po temacie. A jakbyś koszulki nie zjadała, to też byłoby dobrze. No, widełki damom na to i na to. Super. Gdzie pójdzie? Tu. No i kolejko. Szach. Szach. Gdzie pójdzie? Jeszcze chcę walczyć. Mocny ruch. Mocny ruch. Mocny ruch. Nie zbieraj tych ostatnich pionków. Okej. Nie bijasz? Tych ostatnich pionków nie zbieraj, bo wiesz, potem są paty. Wiem, że ty wszystko wiesz. Nie ma pata. Pat! Nie zbiegaj ostatnich pionków! Będzie pat, zobaczysz. Zobaczysz.
Dobra, chyba nie będzie, ale nie zbiegaj tego za tym. Ale są do niczego nikomu już niepotrzebne. Gdzie poszła wieża? Jak to próbuję Magnusa ratować, ale nie uratujesz go. A tu zrób, żeby było widać. Tu, Matt, tu. Jest szachmat. Brawo! Gratulacje! Tosia pokonuje mistrza świata w szachach. Oj ty, chłopie. Ale ja tym. Ty z tym? Ale tu nie ma 3-letniego, bo Magnus jak miał 3 lata, to...